Jak pewnie większość z Was już słyszała, wczoraj odszedł człowiek, legenda, Stan Lee. I szczerze, sam do końca nie wiem, co chcę powiedzieć, nie wiem do końca, co chcę zrobić w tym filmiku, ale chcę po prostu Stanowi, mimo że wiem, że tego nie obejrzy, podziękować za wszystko, co zrobił, bo po prostu, żeby nie on, to mnie i was tutaj w tym momencie by teraz nie było. Naprawdę bardzo dużo mu zawdzięczam. I nawet już tutaj nie mowa o kanale, ale chociażby o moim dzieciństwie, o tym, jak postacie, które stworzył, wpłynęły na moje życie. I wiem, teraz pojawi się sporo jakichś komentarzy, a że on nie stworzył tego, że nie stworzył tamtego, czy że tutaj coś był niemiły dla kogoś, ale kurczę, dziwnie mi tak teraz to mówić, bo nie wiem sam do końca, co chcę powiedzieć. Wybaczcie za moje takie nieprofesjonalne pauzy, czy brak mi na cięć co zdanie, ale naprawdę Stan to był człowiek, który kochał swoich fanów, bo w wieku 95 lat i jeszcze lata wcześniej, w nie najlepszym zdrowiu, przy swoim całym bogactwie, mimo wszystko jeździł na te wszystkie najróżniejsze konwenty, spotykał się z fanami, spędzał godziny na samo podpisywanie jakichś różnych rzeczy, które mu przynosili, jeszcze czasami, kiedy był w stanie, to na zdjęcia. I naprawdę Stan tego nie potrzebował. Nie potrzebował pieniędzy z bycia na konwentach czy czegokolwiek. Po prostu on kochał swoich fanów i też wiedział, że on zawdzięcza wszystko nam, a my zawdzięczamy wiele jemu, i on to rozumiał. I naprawdę to było w nim świetne. I to teraz zabrzmi okropnie, co to powiem, już zaraz wyjaśnię, o co chodzi, ale szczerze to cieszę się, że Stan już odszedł. I mówię, wiem, że to brzmi strasznie, ale jego ostatnie miesiące życia naprawdę były przerażające i straszne, i cieszę się, że wreszcie, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, ale pewne jest, że teraz w końcu znalazł spokój. Bo ostatnie miesiące, kiedy zmarła jego żona w zeszłym roku, to po prostu zleciały się sępy. Były różne straszne rzeczy, kradzież jego krwi, podrabianie jego czeków, dosłownie nagrywanie wideo, jakby był zakładnikiem. I nie chcę o tym teraz za dużo mówić, bo już spóźniłem się. Dosłownie 2 tygodnie temu jeszcze odmówiłem wspólnego materiału, bo miał być tam właśnie zawarty fragment o Stanie Lee, jak to tam wszystko powstało, ale no, napisałem w skrócie, nie pamiętam konkretnie, teraz się pojawiło na ekranie, i napisałem tam coś w stylu, że z każdym dniem boję się, że będzie już za późno. Planowałem zrobić o tym materiał, ale było tam sporo papierów sądowych, a nie znam amerykańskiego prawa i nie zdążyłem tego jakby no przetłumaczyć na zrozumiały sposób, by to jakoś przedstawić. I po prostu wszystkie jakieś artykuły na ten temat już dla zainteresowanych, bo to nie jest teraz temat, nie jest teraz czas na mówienie o tym, już wypominanie tego. Dla zainteresowanych po prostu są linki do artykułów, do tego papieru sądowego i tak dalej, bo to po prostu, co się działo ostatnie miesiące, było straszne. No i chociaż tyle dobrego, jakkolwiek strasznie to brzmi, że Stan wreszcie ma już spokój. I sam nie popisałem się teraz, bo nie zdążyłem. Miałem mówić, że ci wszyscy aktorzy, którzy teraz sami są rozpoznawani na całym świecie, mają fortunę dzięki twórczości Stana, o tym wszystkim milczeli. Jedynie Kevin Smith, który nawet do końca nie jest jakoś powiązany z Marvelem, o tym mówił, że oferował wsparcie, no ale już za późno. I sam teraz chciałem skrytykować, że zamiast tego mówili o polityce, czyli tak dalej, a sam teraz nie jestem lepszy, bo sam nie zdążyłem o tym powiedzieć, no i już to tutaj zostawmy. Także Stan, człowiek, legenda. Stan będzie tak naprawdę nieśmiertelny. Dopóki chociaż jedna osoba będzie o nim pamiętała, to Stan uzyskał po prostu nieśmiertelność i myślę, że na pewno każdy z nas, każdy, na kogo miał wpływ, jak na mnie, czy naprawdę myślę, na większość z was, będzie o nim pamiętał. I to jest po prostu pewna forma nieśmiertelności dla Stana. Także jeszcze raz naprawdę dzięki, Stan, za wszystko, co zrobiłeś. I tyle. Prosiliście, właściwie nie prosiliście, tylko pytaliście, czy zrobię może jakiś materiał o życiu Stana i tak dalej, ale na pewno nie, na pewno teraz nie tak szybko, ja wiem, za rok, może za parę lat, bo teraz po prostu zleci się pełno, no nie wiem, z braku może lepszego słowa, pijawek.
I będą ludzie teraz chcieli z tego tematu jak najwięcej wyciągnąć, bo wiecie, czy to jak Michael Jackson umarł, to dopiero zaczął tam płyty się sprzedawać dobrze i tak dalej, i teraz pojawi się pełno materiałów o stanie, o jego życiu, jakieś biografie i tak dalej. Teraz wyszła akurat biografia, na szczęście, przed śmiercią Stana. Bo trochę by było, już teraz myślę, że też niesmaczne, jakby akurat wyszło jakoś tydzień po jego śmierci. Także życzę powodzenia jak najbardziej tej biografii, która wyszła w Polsce. Ale mówię, nie chciałbym być teraz kojarzony jakby z sępami czy z pijawkami, jak to się mówi, którzy teraz się zlecą i będzie pełno materiałów o stanie. Mówię, jakoś może za rok, może za parę lat, teraz to myślę, że nie jest czas na takie coś. I chyba tyle, więc jeszcze raz dzięki Stan za wszystko. Cieszę się, że już w końcu ma spokój, bo to naprawdę straszne, ale już po prostu powiedział swojemu bodajże prawnikowi też właśnie kilka miesięcy temu, że stracił chęć do życia i no i to jest po prostu straszne. Także materiały, w sensie artykuły, te papiery sądowe i tak dalej, co się tam działo, dla zainteresowanych linki w opisie. I tyle. Jestem strasznie na siebie zły, że nie udało mi się o tym wcześniej powiedzieć. No ale co ja, taki mały człowiek, bym był w stanie nagłośnić? Nic faktycznego bym nie zrobił, jeśli nawet Kevin Smith o tym mówił. I wybaczcie, że tak ciągle do tego wracam, ale po prostu jestem na siebie zły, że nie udało mi się tego zrobić. Mówię, jeszcze 2 tygodnie temu tak napisałem, że z każdym dniem boję się, że już będzie za późno. No i wczoraj wieczorem przysnąłem, coś, wiadomość mnie obudziła od Kupsona właśnie o tym i nie zdążyłem. Jestem na siebie zły, jestem sobą zawiedziony, ale też no, nie ma co w tej rozgrzebywać. Stało się, Stan teraz w końcu ma spokój, więc Excelsior, dzięki Stan i tyle. Cześć.